Witajcie. Niezmiennie Adam Kowski, niezmiennie kanał MGSM, a dzisiejszym tematem będzie LG V30. Zapraszam serdecznie. Zaczniemy oczywiście od przejrzenia zawartości opakowania, obejrzenia telefonu, no i spojrzenia krótkiego na specyfikację. Opowieść zaczynamy, jak zawsze, od przejrzenia zawartości zestawu. Proszę, wraz z telefonem dostajemy ściereczkę, świetnie. No już wiadomo, że będzie potrzebna, obudowa będzie pewnie bardzo fajnie zbierać ślady palców. Pod spodem, pod telefonem mamy taką oto kopertkę, a pod kopertką przegródki. No i cóż, tu wiadomo, zasilacz i przewód, a co się kryje tutaj? Pewnie słuchawki. No dobra, zobaczmy, jakie to słuchawki. Słuchawki, które wydobyłem z tego niewielkiego pudełeczka, mają logo Beoplay i prezentują się dość przyzwoicie jak na zestaw fabryczny. Przewód w oplocie, oczywiście złącze mini jack. Jest pilot do regulacji głośności, obsługi muzyki i połączeń. No i dalsza część przewodu słuchawkowego jest już standardowa. No i słuchaweczki są typu dokanałowego. I w komplecie mamy oczywiście jeszcze zamienne nakładki silikonowe w innym rozmiarze. Zajrzeliśmy jeszcze do tej wspaniałej kopertki, ale tu wiadomo, spodziewamy się oczywiście igiełki do otwierania gniazda i instrukcji z gwarancją. No wiadomo, standard, makulaturka jakaś być musi. Dodam jeszcze dla porządku, że zasilacz jest 1,8 A. I mamy też przewód USB-C, czyli to, co powinniśmy dostać w zestawie. No to obejrzyjmy teraz telefon. Muszę przyznać, że LG V30 prezentuje się bardzo zacnie. Producent chwali się oczywiście wysoką wytrzymałością obudowy, która przeszła testy uderzeniowe, testy upadków, takie jakie przechodzą urządzenia dla armii amerykańskiej. Oczywiście obudowa jest też wodoszczelna, no ale popatrzcie, ślady palców to ona kolekcjonuje bardzo chętnie i bardzo ochoczo, więc już wiemy, po co ta ściereczka w zestawie. Ona będzie nam po prostu niezbędna, po to, żeby telefon wyglądał zawsze tak ładnie jak teraz. Co do trwałości obudowy, no mam pewne obawy, nie wiem jak tutaj będzie z odpornością na rysowanie się tego tyłu. Powinno być nieźle, no ale pamiętajmy, to jest szkło. Podobnie wystające lekko szkiełko kryjące dwa obiektywy tylnego aparatu. Również może być narażone na uszkodzenia, chociaż podejrzewam, że producent zadbał o to, by było w miarę trwałe, mając na uwadze nauczkę, jaką mieli z modelem G6, gdzie podobno to szkiełko tłukło się dość ochoczo. No ja o tym nie wiem, bo nie testowałem tamtego modelu. Niemniej coś musiało być na rzeczy, skoro ludzie o tym wspominali nader często. Ramka błyszczy się, więc też może być podatna na zarysowania, no ale jest metalowa. No i musimy tutaj po prostu trochę też zaufać producentowi i mieć nadzieję na to, że telefon faktycznie wytrzyma, kiedy nam przypadkiem upadnie. Czas popatrzeć na rozmieszczenie poszczególnych elementów. Na dole USB-C i pojedynczy głośnik i jeden z mikrofonów. Dalej na lewym boku przyciski głośności. A na prawym szufladka na karty. A gdzie jest wyłącznik, zapytacie? A moi drodzy, tutaj z tyłu ma wkomponowany również czytnik linii papilarnych, ale to nie jest jedyne zabezpieczenie, jakim możemy chronić naszą V30. Bo poza tym czytnikiem, który mamy tu z tyłu, jest również możliwość odblokowywania za pomocą rozpoznawania twarzy, za pomocą stukania w ekran odpowiednim kodem, to się nazywa knock code, i po prostu zamiast wzoru telefon zapamiętuje stuknięcia w odpowiednie miejsca i w odpowiedniej sekwencji. No i jeszcze do tego ciekawostka, rozpoznawanie głosu. To również może być jeden z typów blokady. No ale nie wiem, czy starego dobrego czytnika i starego dobrego pinu jest coś w stanie zastąpić.
Nie spojrzeliśmy jeszcze na górę, a tu hurra, wyjście słuchawkowe mini jack, no i oczywiście jeszcze jeden mikrofon. Tak jak wspomniałem, widzimy, że ramka aparatu fotograficznego odrobinę wystaje. Obok aparatu jest dioda i czujnik. No i to są właściwie wszystkie elementy konstrukcyjne telefonu. Z przodu naturalnie wąska ramka ekranu, na górze kamerka, głośnik, ale to już by było na tyle. Sensory, jak się zapewne domyślacie, są wyświetlane na ekranie. To może włączmy teraz telefon, zobaczmy, jakie niespodzianki producent zaszył w interfejsie. A tu bez jakichś większych udziwnień. Tak jak powiedziałem, sensory są na ekranie, możemy zmienić ich układ i tło. No i mamy tutaj nowość, która zastąpiła charakterystyczny dodatkowy ekranik. Pasek, który możemy sobie wysuwać, przemieszczać po ekranie i zawrzeć na nim nie tylko skróty do konkretnych czynności, ale też na przykład skróty do kontaktów. Jest całe menu poświęcone temu elementowi. Oczywiście, tak jak widzicie, możemy też sterować odtwarzaniem muzyką. Ja już sobie tutaj trochę podubałem w ustawieniach, no ale popatrzcie. Takie tutaj mamy opcje do wyboru związane z tym pływającym paskiem do obsługi. Moim zdaniem no, ciekawe rozwiązanie, ale czy ono może w pełni zastąpić ten dodatkowy ekranik, jakie miały poprzednie V-ki? No nie wiem, coś za coś. Mamy za to bardzo duży wyświetlacz z wąską ramką, czyli to, co w tej chwili najmodniejsze. Chyba warto się poświęcić dla modnego wyglądu, co? LG dokłada trochę własnych aplikacji. Mamy tutaj oczywiście dyktafon, mamy radio FM, mamy apkę prozdrowotną, mamy łączność ze zdalnym serwisem, jest też aplikacja do przenoszenia danych z poprzedniego telefonu i ciekawostka, kosz na aplikację. To na wypadek, gdybyśmy jakąś apkę usunęli przypadkiem, niechcący, albo zmienili zdanie. To jeszcze przez jakiś czas możemy ją w tym koszu znaleźć i przywrócić bez potrzeby ponownej instalacji. Jest też naturalnie menedżer plików. Mamy również pełen pakiet aplikacji od Google, no i apkę do konserwacji telefonu, czyli Smart Doctor, i sobie tutaj możemy zoptymalizować telefon, sprawdzić, czy jego poszczególne elementy są sprawne i tak dalej, i tak dalej. To nie jest żadna nowość, ale ja zawsze chwalę obecność tego rodzaju aplikacji w telefonie, chociażby dlatego, że nie musimy sami szukać tego typu rozwiązania, tylko mamy je już na gotowo i zapewne, chcę bardzo w to wierzyć, jest ono przygotowane pod kątem tego konkretnego modelu, tego konkretnego producenta. Ustawienia w charakterystyczny sposób podzielono na sekcje. Jak widzimy, jest tutaj sporo różnych opcji. Można na przykład zmienić charakter wibracji, można przypisywać do kontaktów wybranych określone dzwonki. Tutaj dodam jeszcze, że możemy przełączać się pomiędzy układem interfejsu płaskim, czyli z aplikacjami na kolejnych ekranach, a pomiędzy układem tradycyjnym, czyli z zasobnikiem aplikacji. O tym, że możemy zmieniać przyciski dotykowe, już mówiłem. Możemy również zmienić krój i rozmiar czcionki. Mamy możliwość sterowania skalowaniem aplikacji do tego dużego ekranu, no i oczywiście rozdzielczością ekranu. Możemy ponadto korzystać z motywów ekranowych. Jest też tryb czytania, czyli filtr światła niebieskiego. Nawet z harmonogramem włączania możemy sobie na stałe ustawić, kiedy on ma się włączyć i dostosować jego kolorystykę do naszych potrzeb i wymagań. Jest też funkcja Always on Display. No i oczywiście to, co standardowo w telefonie być powinno, chociażby automatyczna regulacja jasności. Do dyspozycji mamy też klawisz skrótu, czyli szybkie włączanie wybranych funkcji klawiszami głośności. No i naturalnie jeszcze poza wspomnianym już paskiem zadań pływającym, o którym wspomniałem, mamy jeszcze możliwość ustalenia scenariuszy działania telefonu. Chociażby dla domu, poza domem, gdy są podłączone słuchawki douszne, tudzież gdy jest włączony Bluetooth. No i w tym ostatnim przypadku dodam jeszcze, że naturalnie jest też możliwość odblokowywania sprytnego telefonu za pomocą sparowanych urządzeń Bluetooth, czyli przykładowo telefon nam się nie zablokuje, kiedy połączymy go z samochodowym zestawem głośnomówiącym.
Dialer i klawiaturka do wiadomości wyglądają w zasadzie standardowo. A my tymczasem może zajrzyjmy jeszcze do interfejsu fotograficznego. Hej, tu jak widzimy sporo dobra. Przede wszystkim przełączanie się pomiędzy obiektywem szerokokątnym a standardowym. Sterowanie zoomem, osobny klawisz do zapisu wideo. No i filtry barwne. Ciekawostką są też tryby. Proszę bardzo, ile ich tutaj mamy? Naturalnie o większości z tych trybów opowiem Wam, kiedy będzie mowa o aparacie. My jeszcze tymczasem zerknijmy sobie do ustawień. Tak to wygląda. Sporo różnych opcji. Niektóre całkiem praktyczne, chociażby informacja o tym, że zasłonęliśmy obiektyw szerokokątny, bo czasem, kiedy chcemy coś przełączyć, no, może być problem. Mamy również wyzwalanie migawki gestem albo głosem. Jest automatyczny HDR. No i oczywiście wideo również w rozdzielczości UHD lub też w rozdzielczości dostosowanej do ekranu 18:9, tak jak widzimy. Jest też tryb zapisu w 60 klatkach. Ale w Full HD standardowym. Nie zajrzeliśmy jeszcze do szufladki na karty. No to proszę bardzo, zaglądamy. Jest tu szczelka, szuflada z tworzywa i chociaż my mamy wersję single SIM, to wycięcia w szufladce sugerują, jakoby ten sam element występował również w wersji dual SIMowej. Widzicie to? No cóż, my w Europie najwyraźniej na dual SIM nie zasłużyliśmy, ale jakby dobrze poszukać, to jeszcze kilka słów na temat specyfikacji. LG V30 ma obudowę wykonaną z metalu i szkła. Obudowa spełnia wymagania normy amerykańskiej armii, jeżeli chodzi o odporność na upadki uderzenia. Dodatkowo obudowa ma certyfikat IP68, co oznacza, że jest w zasadzie w pełni pyło- i wodoszczelna. Wyświetlacz mierzy 6 cali, ma rozdzielczość 1440x2880 pikseli, co daje upakowanie 537 pikseli na cal. Bardzo dobre. Ekran chroni szkło Gorilla Glass 5, a wyświetlacz jest wykonany w technologii PIOLED. Telefon zasila akumulator o pojemności 3300 mAh z trybem szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 i z opcją bezprzewodowego ładowania w standardzie Qi. Telefon ma 64 GB pamięci wbudowanej, z czego użytkownikowi pozostaje 48 GB. Natomiast sercem smartfonu jest 8-rdzeniowy Snapdragon 835 z taktowaniem do 2,45 GHz, i grafiką Adreno 540. Procesor wspiera pamięć operacyjna 4 GB. Pamięć wewnętrzną możemy rozbudować kartą microSD. Tylny aparat fotograficzny jest podwójny. Jego główna matryca ma 16 megapikseli i obiektyw o bardzo dobrych parametrach jasności 1,6. Oczywiście matryca ma optyczną stabilizację obrazu, a kąt widzenia tego głównego obiektywu to 71 stopni. Dodatkowy aparat, ten szerokokątny, ma matrycę 13-megapikselową, obiektyw o świetle 1,9, a kąt widzenia owego obiektywu to aż 120 stopni. Z kolei w przednim aparacie mamy pole widzenia 90 stopni, matrycę 5 megapikseli i przesłonę 2,2. Telefon ma ponadto 32-bitowy przetwornik audio, głośnik o mocy 1,2 W i bardzo rozbudowany 24-bitowy rejestrator audio. Aktualnie LG V30 pracuje pod kontrolą Androida 7.1.2. Skoro już wiecie, jak prezentuje się LG V30, no to teraz posłuchajcie, co o nim myślę. To może na początek o obudowie. LG V30 może się podobać.
To zgrabny, ładny, estetyczny telefon, dobrze wykonany. Obudowa ma bardzo duży plus, bo jest wodoszczelna. Sprawdziłem, rzeczywiście telefon wytrzymuje pod wodą. Nawet robiłem nim zdjęcia. Niestety minusem jest to, że obudowa bardzo się brudzi. Zbyt łatwo moim zdaniem. I jak widzicie, tutaj na załączonym obrazku rysuje się. No niestety, tył jest pokryty szkiełkiem. Wygląda bardzo ładnie, ale no, ta ściereczka, którą mamy w zestawie, tam jest nie od parady. No i telefon trzeba dość często przecierać. Na szczęście po przetarciu jest w miarę. Na szczęście również wyświetlacz nie brudzi się tak mocno jak tył. I gdyby nie ten szczegół, to ja o budowie nie miałbym kompletnie niczego do zarzucenia. Ergonomia jak najbardziej na tak. Jedyne, do czego się trzeba przyzwyczaić, to to, że włącznik, no i siłą rzeczy również skaner linii papilarnych jest umieszczony z tyłu. Na szczęście działa bardzo dobrze, a jego położenie, no cóż, wymaga po prostu wyłącznie przyzwyczajenia, a jak już się przyzwyczajicie, to w głębi duszy przyznacie, że to jest wygodne. Wyświetlacz? No to OLED. Tu nie może być lipy. Bardzo fajne, mocno nasycone, intensywne kolory, wysoka jasność, dobry poziom jasności minimalnej. Czego chcieć więcej? No dobra, kiedy go mocno przechylamy, to biel trochę traci na wyglądzie, ale to szczegół. Na co dzień nam to na pewno nie będzie przeszkadzać, bo przecież nie patrzymy na telefon pod takim kątem. Prawda? Chyba się ze mną zgodzicie. Natomiast przydadzą nam się dodatkowe funkcje wyświetlacza. Chociażby tryb czytania, czyli filtr światła niebieskiego. Tu do tego możemy go jeszcze zaprogramować tak, by włączał się wyłącznie w określonym czasie. Samoczynnie, nie musimy o tym pamiętać, jest powiedzmy godzina 23, on nam się automatycznie włączy, nie będziemy nadwyrężać oczu. Rano, godzina 6, wstajemy, wariant optymistyczny, filtr się wyłączy, telefon będzie działał w trybie normalnym. Do tego mamy oczywiście możliwość zmiany balansu barw. Jest również możliwość nawet, słuchajcie, zmiany rozdzielczości wyświetlacza. Możemy włączyć mniejszą rozdzielczość po to, by oszczędzać energię. No ale kupujemy telefon z takim ekranem po to, żeby go oglądać w HD? Serio? No i w ogóle mamy tutaj sporo różnych opcji w ustawieniach ekranu. Wspomnę jeszcze chociażby o Always on Display, który również może działać zgodnie z pewnym ustalonym harmonogramem, na przykład znikać w nocy, którym można również w pewien sposób edytować, zmieniając jego wygląd, od chociażby na taki. Mogą być powiadomienia, ale nie muszą. Może być zegar, ale nie musi. Spora elastyczność tutaj jest w interfejsie i to mi się naprawdę bardzo podoba. LG wyposażyło V30 w swój autorski interfejs LG UX. To nakładka, która daje się polubić. Sporo różnych opcji personalizacyjnych, oczywiście tematy ekranowe, bo to jest praktycznie w tej chwili standard. Dość rozbudowane opcje w ustawieniach dotyczące chociażby zachowania telefonu, intensywności wibracji, dźwięków, rodzaju czcionki itd., itd. Masę rzeczy tutaj możemy pozmieniać, poustawiać tak, żeby telefon odpowiadał naszym oczekiwaniom, interfejs wyglądał tak, jak chcemy. To w sumie miły dodatek, ale bez tego moglibyśmy się obyć. Ale LG daje nam coś, co już rzeczywiście jest takie stuprocentowo przydatne i potrzebne. Mam na myśli na przykład to. Sprytne ustawienia, smart settings. Nazwijmy to jak chcecie, ale o co chodzi? Możemy sprawić, by telefon w określonych sytuacjach, w określonych scenariuszach zachowywał się w konkretny, określony sposób. I tutaj mamy do wyboru w domu, poza domem, gdy są podłączone słuchawki albo gdy jest podłączony Bluetooth. I na przykład możemy sobie sprawić, że telefon, kiedy wejdziemy do domu, będzie wyciszał sygnały. Czy, nie wiem, w samochodzie, kiedy podłączymy się pod Bluetooth, włączy się automatycznie coś. Prosta rzecz, a może być przydatna i może ułatwić korzystanie z telefonu. Kolejną taką rzeczą jest to, o czym kiedyś marzyli użytkownicy telefonów, a co powoli staje się standardem, bo w zasadzie ostatnio spośród testowanych telefonów chyba każdy to już ma. Taka aplikacja konserwacyjna do oczyszczania pamięci, do usuwania plików śmieci, do zarządzania energią, no i do diagnozowania sprzętu. Akurat w przypadku LG jeszcze sobie możemy uruchomić testowanie i sprawdzić, czy poszczególne elementy telefonu działają prawidłowo.
choćby czujnik światła. Widzicie? Wiecie, że ten element w telefonie jest sprawny jednym kliknięciem. Fajne. Interfejs V30 ma jeszcze jeden pewien dodatkowy wyróżnik. Nie wiem, czy pamiętacie, ale poprzednie modele z serii V miały na górze taki mały dodatkowy ekranik funkcyjny. Tu, z racji powiększenia wyświetlacza, tego ekraniku już nie mamy. Zamiast tego dostaliśmy pasek pływający. Floating bar. Możemy sobie go umieścić w dowolnym miejscu ekranu, przy brzegu oczywiście, i na pasku pomieszczać wybrane skróty, ulubione kontakty, czy też na przykład sterować multimediami. Do zarządzania paskiem mamy osobną pozycję w menu. No a czy pasek jest wygodny? Wiecie co? Mam mieszane uczucia. Z jednej strony tak. Zazwyczaj często go używałem. Oczywiście kiedy pamiętałem, że go mam. Ale przydawał mi się, nie ukrywam, nie mówię, że nie. Natomiast często również mnie irytował. Prawdę mówiąc, eksperymentowałem z różnymi miejscami do umieszczenia tego paska i kurczę, nie mam pomysłu, które jest idealne. Bo często jest tak, jak na przykład sobie umieścimy go tutaj i chcemy przełączyć opcję. Zamiast przełączenia opcji wyskakuje nam pasek, albo odwrotnie, chcemy tapnąć pasek, wyskakuje nam opcja. Czasem to się nałoży na ikonę, czasem na literę na klawiaturze. No musicie sami to wypróbować. Trochę, mówię, mam mieszane uczucia, niemniej rzecz w sumie ciekawa. Aha, nie wspomniałem jeszcze o dwóch rzeczach. Interfejs możecie mieć w postaci płaskiej, tak jak ja mam teraz, ale możecie go również przełączyć na tradycyjny tryb z zasobnikiem. No i naturalnie jeszcze układ przycisków systemowych na dole ekranu możecie zmienić. Są na to odpowiednie pozycje w menu. Wydajność? A czy tu może pójść coś nie tak? No mocne bebechy i telefon pracuje po prostu mocno. Po prostu pływa. Jest wszystko idealnie, szybko, sprawnie, stabilnie. No i w zasadzie tyle, no nie ma o czym gadać. Po wyniki benchmarków zapraszam na stronę mgsm.pl do recenzji pisanej. Link macie w opisie, jeżeli kogoś cyferki interesują. Jeżeli nie, to poprzestajmy na tym, że telefon pracuje bardzo płynnie. I już. Ale wydajność to nie tylko to, jak telefon chodzi, bo chodzi znakomicie. Ważne jest też, jak długo nam pochodzi. No i tu już jest tak trochę, powiedziałbym, zwyczajnie, smartfonowo. No jeden dzień to spokojnie, tak. Możecie być pewni, że normalnie użytkowany telefon wytrzyma od rana do wieczora. Ładowanie baterii zajmie gdzieś 2,5 godziny. Maksymalny czas z włączonym ekranem to tak w okolicach 6 godzin. No powiem szczerze, nic wielkiego. Ja się nie spodziewałem żadnych cudów. No i też cudów nie ma. Jeden dzień spokojnie, 2 dni przy bardzo oszczędnym użytkowaniu. Ale jeżeli będziecie chcieli w pełni skorzystać z multimedialności tego telefonu, no to miejcie pod ręką ładowarkę, bo może i w pół dnia Wam bateria paść, albo nawet szybciej, jak się postaracie, bo jest to możliwe, mi się to zdarzyło. A, sorry. Ale to wiecie dlaczego? Się nie mogę oprzeć. Bardzo porządne słuchawki w zestawie i do tego, haha, taki bajer, quad DAC. Dźwięk jest po prostu bomba. To jeden z lepiej grających smartfonów, jaki możecie spotkać na rynku. Jeżeli lubicie posłuchać muzyki, to możecie myśleć o zakupie V30. Sporo bajerów do ustawienia, różne tryby przetwarzania dźwięku, cyfrowe filtry, ale dla tradycjonalistów w odtwarzaczu jest to zwyczajny equalizer, zwyczajny korektor graficzny. Naprawdę, wierzcie mi, warto posłuchać, a te słuchawki są naprawdę warte grzechu. Oczywiście no nie jest to najlepsze, co możecie kupić do posłuchania, ale jak na zestaw fabryczny, który znajdziecie w pudełku standardowo z telefonem, to są naprawdę takie. Jak już o dźwięku mowa, to jeszcze 2 słowa na temat jakości połączeń. No jest świetna, przez słuchawkę słychać perfekcyjnie, przez ten pojedynczy głośnik w zasadzie też. Jest głośno, jest wyraźnie, natomiast no nie próbujcie na tym słuchać muzyki, bo jaście lepiej te słuchawki naprawdę dali dobra. Aparat fotograficzny. No cóż, chyba nie jest to wielka niespodzianka, ale mamy do czynienia z jednym z najlepiej fotografujących smartfonów na rynku. V30 ma jeszcze jeden bajer, który pewnie już niektórzy z Was znają, chociażby z G6.
dwa obiektywy, szerokokątny, który odrobinę deformuje obraz. No ale cóż, taki jest charakter obiektywu szerokokątnego. Nie ma co się gniewać na niego za to, bo z drugiej strony widzimy dużo więcej. Można się przełączać pomiędzy tymi obiektywami w bardzo prosty i wygodny sposób. Równie wygodnie mamy dostęp do bardzo wielu trybów fotografowania i filmowania rozmaitych. Mamy bardzo wygodny, poręczny, dosyć intuicyjny interfejs fotograficzny. To też jest istotne. No ale przede wszystkim mamy naprawdę dobrą jakość zdjęć. Chociaż kiedy tak patrzę na zdjęcia robione w słabszym świetle, no to nie będę ukrywał, że znam lepiej radzące sobie w takich warunkach telefony, nawet o generację starszą od V30. Niemniej całościowo, oceniając aparat jako taki, no nie wymienimy go przecież, taki, który mamy w telefonie, to muszę go ocenić bardzo pozytywnie. Jest po prostu super. Przedni aparat również daje radę. Ale to nie koniec, bo V30 jest również bardzo dobrym telefonem do filmowania. Nagrywać dobre filmy możemy bardzo wieloma telefonami. Ale to V30 ma tryb ustawień manualnych przy wideofilmowaniu. W trakcie nagrywania pozwala się przełączać pomiędzy jednym a drugim obiektywem. Ma bardzo rozbudowane funkcje edycyjne przy filmowaniu. No i ma też sporo filtrów, które możemy na nasze filmy nałożyć. To jest dość istotne dla kogoś, kto lubi się pobawić filmowanie, nie tylko fotografię. I tak jak się zapewne spodziewacie, no to cóż, no, jakości filmów nagrywanych przez V30 nie mogę absolutnie niczego zarzucić. Warto poświęcić odrobinę czasu na, nazwijmy to, rozkminienie wszystkich opcji, które tu są. No i powiem Wam szczerze, ja żałuję, że muszę już oddawać ten egzemplarz testowy, bo ja bym bardzo chętnie pobawił się tym telefonem w mojego filmowca i poodkrywał, bo przyznam Wam, że przez 2 tygodnie, jak miałem ten telefon w ręku, codziennie udawało mi się w tym trybie filmowania odkryć coś nowego, coś, co wcześniej mi umknęło. Tych funkcji jest naprawdę mnóstwo. No a przede wszystkim mamy radochę z filmowania, a i co ważne, LG Wam, jak sobie wejdziecie w opcję, zaproponuje pobranie takiej fajnej aplikacji do wideoedycji. Pozwoli Wam ona zmontować film bezpośrednio na telefonie. Podłożyć ścieżkę dźwiękową, czy to muzykę, czy to Wasz głos nagrywany bezpośrednio. Możecie ad hoc sobie nagrać od razu komentarz pod filmikiem. Bardzo fajne narzędzie dla kogoś, kto prowadzi chociażby wideoblog. I jeżeli zapytacie mnie, jaki telefon poleciłbym miłośnikowi multimediów, filmów, zdjęć, muzyki, to V30. Dlaczego? Dlatego, że ten telefon jest bardzo dobrze zbalansowany pod tym względem. W zasadzie, jeżeli chodzi o multimedia, czy to o dźwięk, czy to o obraz, on nie ma ewidentnie złych cech, ma za to sporo cech pozytywnych. Jedyne, na co ja bym narzekał, to jakość zdjęć i filmów w trudnych warunkach oświetleniowych. Przy czym, zaznaczę, to nie jest zły poziom. Od po prostu jest kilka telefonów w tym aspekcie konkretnym nieco lepszych. Ale z kolei znowu one na przykład ustępują V30 dźwiękiem. Tu mamy to wszystko podane w formie takiej, że po prostu nie ma się do czego przyczepić za bardzo, czyli telefon jest taki w sam raz skrojony na miarę konkretnych potrzeb, na miarę potrzeb miłośnika multimediów oraz człowieka, który szuka od po prostu mocnego smartfona. No i oczywiście gwoli formalności dodam, że zdjęcia oraz filmy wykonywane V30, dokładnie tym egzemplarzem, możecie zobaczyć klikając w linki, które znajdziecie w opisie filmu. Fotki są na MGSM-ie, gdy klikniecie w zdjęcie, ono Wam się otworzy w naturalnych rozmiarach, a filmy, no od tak na surowo, wrzuciłem tutaj na nasz kanał YouTube'owy bezpośrednio, możecie sobie sprawdzić i ocenić samemu. No i teraz pytanie zasadnicze, czy warto? Jeżeli forsa nie ma dla Was znaczenia, czego Wam serdecznie życzę, to idźcie sobie kupcie V30, bo to naprawdę jest bardzo klawy telefon. Natomiast jeżeli jednak cyferki trochę Was interesują, no to mamy na razie 3799 do zapłacenia. Dużo, niedużo. Musicie sobie porównać z konkurentami. V30 jest naprawdę mocna przy tej cenie, ale ja bym poczekał, bo wiecie co, no nie powinienem chyba tego mówić, ale kurczę, ostatnio telefony LG
mają do siebie to, że dość szybko tanieją, a wtedy to podobnie jak i G6, podobnie jak Q6. Jeżeli V30 będzie taniała w takim tempie, to za chwilę będzie naprawdę mega łakomym kąskiem i wierzcie mi lub nie, ale pewnie polecę i kupię. Bo na razie no trochę za drogi, niemniej, kurczę, no to fajny jest. Rzadko to mówię, ale chyba powinienem być z Wami szczery. V30 jest jednym z tych nielicznych telefonów, o których mogę powiedzieć, że chciałbym mieć. Kupiłbym, używałbym. Po prostu kawał porządnego telefonu. Jedyne co, no to razem z V30 od razu kupiłbym jakiś solidny pokrowiec, bo obudowa nie dość, że się brudzi, to jeszcze masakrycznie szybko się rysuje, przynajmniej w moim przypadku. No i to by mnie od razu raziło, ale pozostałe cechy tego telefonu sprawiają, że ja bym go naprawdę serio chciał mieć. No niestety aż tak dobrze nie ma. Pakuję go do pudełeczka i odsyłam, smuteczek. Żegnam się niniejszym z Wami. No i naturalnie zapraszam na kolejne recenzje. No i przypominam, linki macie w opisie filmu. Do zobaczenia, cześć.